Dzień dobry legioniści, Belek Vlog część czwarta. Jesteśmy już prawie na półmetku zgrupowania i cieszymy się, że wy jesteście razem z nami. Jak poniedziałek minął w Turcji naszym piłkarzom, przekonajcie się. Zapraszam was na kolejny odcinek vloga. Skrót meczu. Niewiarygodny. Co Pichu strzelił bramkę. Tak był. Spalony. Ręka. Juri skacze. Wiesz, nawet nie było tego. Nawet tego nie było. Tu odbiła się. Biorę. Do przodu, o. Do przodu, o. Do przodu, o. Dobrze? To tyle przygotowania motorycznego, Arkadiusz Malarz. Możecie zapisywać się na kursy już od 16 lutego? Tak. Samo z powrotem, the same on the way back. Trenerze, jak wyglądała dzisiejsza sesja treningowa i co przygotowaliście dla zawodników? Jesteśmy po 9 jednostkach treningowych łącznie z meczem, więc dzisiejszy dzień był trochę wytchnieniem dla zawodników. Popracowaliśmy przede wszystkim z zawodnikami pod kątem relaksacji i odpoczynku. Chcieliśmy, żeby zregenerowali mięśnie i układ nerwowy, który jest bardzo ważny w tym okresie, gdyż wczoraj wykonali bardzo ważną pracę na boisku, zagrali po 45 minut i mieli dodatkowe bieganie. Więc dzisiaj skupiliśmy się na tym, żeby ten organizm przygotować do kolejnego meczu, który już jest za 2 dni. Więc tematem głównym zadań dla naszych zawodników przede wszystkim joga, zajęcia przy basenie, zajęcia w basenie pod kątem odciążenia, następnie siłownia, która jest nieodłącznym elementem na naszej pracy, a także terapia z fizjoterapeutami. To jest bardzo ważny dzień z perspektywy przygotowań do kolejnych 2 meczów. Radzi jest chudziutki, ale taki nasiłowany. Zobacz, Radzi jest chudziutki, ale jak ci czwórkę też tak nie masz, ale jak napniesz, to masz taką wiesz. Ja i Ronaldo. Padły emocje po wczoraj? Padły. Śmieszny mecz. Trochę. No ale nie ma co rozpamiętywać, nie? Powinniśmy też trochę więcej strzelić, ale sędziowie troszeczkę nie pomogli. No. Oglądaliście tę sytuację później na boisku? Cóż, proszę? Oglądaliście tę sytuację? Widzieliśmy, obie. Nie wiem, no wy też pewnie puściliście gdzieś to albo widzieliście, to... Nie wiem, przy tej Robiego bramce to byłem w szoku. Nie? Podniósł porągiewkę dopiero jak upadła piłka do bramki, a Robi sobie jeszcze poprawił 3 razy tą piłkę. Dawaj, Radziu. Na siłowni praca w re, ale nie tylko na niej. Część naszych zawodników udała się na boisko. Co tam, Tomeczku? Porządeczku, dziękuję. A u ciebie? Porządeczku, Tomeczku. Ja się nie wyspałem trochę, wiesz? Dlaczego? Nie wiem, nie mogłem zasnąć coś. Też mam problemy. Zobaczysz ci w oczy, co? Włączaj, czekaj, bo ja tu problem. Kłopoty Neymana. Założysz sobie? Tak. A, zobacz. No, widzisz? Ani GPS-a nie włożyłem. Ty, no co ja robię źle? To ma być 7 dni deszczu, więc... Wszystko dobrze robię. To ja jeszcze się ubieram. Mówisz, że nie jest zbyt dojrzała. A ja sobie nie jestem tu na to. Ale dobra. A few moments later. Thank you.
boiska wracamy do hotelu. Na zajęcia na basenie. Dobrze? Okay, let's go this one. Swimming pool with Shimon. With David as well. We got free. We can now go play golf. Proszę. Piętro piąte. Wszystko nagrałeś? Coś nie pomagowałem. Nie dali ci wczoraj, co? Tej brameczki. Nie dali, no. A my zaliczamy. Nie był wart, zaliczamy, bo po warze było uznane. Nie był warto. Znaczy, był zliczony tutaj w Turcji na to. Szkoda, bo... Zawsze tak jest. To było ładne trafienie, nie? Taka zwykła. No, co? No, w jego nowym treningu to takie i jedno co ładne, ja jeszcze zobaczysz. To mi na spacerze był i szczerze. Kto nas zrobił do tego? Na pewno nie ja. Ty jakiś wiesz, że byłeś kto? Nie, nie wiem. Jakieś ćwiczenie, jak zawsze mieliście na tym basenie? Jakie plany na popołudnie, bo przecież popołudnie tego treningu nie będzie. Na razie planem jest brak planu. Zobaczymy, czy raczej odpoczynek po prostu po treningu. To nad jakimi partiami dzisiaj pracujecie z zawodnikami? To jest recovery w końcu? Dzisiaj mamy dzień regeneracyjny, pomeczowy. Mamy rozbite to na kilka takich etapów. Jest praca na siłowni, rozciąganie, praca na basenie. Ćwiczenia w wodzie. Do tego mamy przygotowane suplementy, żeby wspomóc regenerację. Zimną wodę, przygotowaną w wannach i masaże jako formę regeneracji kolenia. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Po południu nasi piłkarze dostali wolne, więc my zdecydowaliśmy się zabrać was na krótki spacer po Belek. Bardzo dobrze. No, robotę? Znasz Legię? Idziemy o 7. Wino Legię? Legia Warszawa. No. Tak, proszę. Kocham cię, Polska, ja Legia Warszawa. Może proszę cię o 7. Nie, dziękujemy. Kocham dziękuję. Cię, Polska. Dziś to by było na tyle. Dzięki, że byliście z nami i przypominam o subskrybowaniu naszego kanału. Na odchodne zostawiam was z całkiem niebrzydkim widoczkiem. Widzimy się już jutro w kolejnym odcinku vloga. Do zobaczenia! Thank you.